sprawę, czy będzie dobry wyjazd, bo czasem ciężko nam wyjechać, śliska się. O, rzeczywiście. Problem. No, ja tego nie wypchnę. Niestety. Ale kierowca mówił, że jest zabezpieczony przed takimi niespodziankami. Zobaczymy, jak to będzie. Nie wiem, co tam się dzieje. Nie wiem, co tam się dzieje. O, już jest założony pasek z klamrą i z drugiej strony zakładamy pasek klinowy z końcówką do klamry zaciskowej. Przekładamy przez oponę. To ma być tak. I teraz naciągamy, żeby się wszystko mocno trzymało. Na drugie koło przednie zakładamy tak samo. Drugie dwa paski te klinowe. Ta sama metoda zakładania. Przełączyć i przysiąść do siadania. I już jest ładnie założony. No i to wszystko idzie bardzo szybko i sprawnie. Nie tak za sprawnie. Dobra. Ale sprawdzę, sprawdzę. Tak? O to chodzi. O. No pięknie się nacisnę. Naciągnęło. Doszły tutaj. Do tej wewnętrznej. Paski naciągnięte. Wykonawca zadowolony. Wsiada teraz do samochodu. I zobaczymy, jakie są efekty. Czy wyjedzie.
próba udana. Wszystko ok. A teraz pokażemy, jak szybko i sprawnie wygląda zdejmowanie takich pasków. Jedynie na co trzeba uważać, to tylko, żeby koło nie stało na pasku. I samochód jest już gotowy do dalszej jazdy. Dziękujemy.